Po jakimś czasie Jezus po raz kolejny ukazał się uczniom. Było to nad jeziorem Tyberiackim. Przebywali wtedy razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza Jakub i Jan oraz jeszcze dwóch innych uczniów. Idę łowić ryby, rzekł do nich Piotr. Idziemy z tobą, odpowiedzieli. Weszli więc do łodzi i wypłynęli, ale przez całą noc nic nie złapali. O świcie na brzegu pojawił się Jezus. Uczniowie jednak nie rozpoznali Go. Wtedy On zawołał do nich: Kochani, macie coś do jedzenia? Nie, nic, odpowiedzieli. Zarzućcie więc sieci z prawej strony łodzi, a coś złapiecie. Zrobili to i wkrótce mieli tyle ryb, że nie mogli wyciągnąć sieci. To Pan, powiedział do Piotra uczeń, który był najbliższym przyjacielem Jezusa. Na te słowa Szymon Piotr natychmiast założył koszulę, był bowiem rozebrany, i rzucił się w pław do brzegu. Pozostali płynęli łodzią, ciągnąc za sobą sieci pełne ryb. Byli bowiem tylko jakieś 100 metrów od brzegu. Gdy wyszli z łodzi, ujrzeli rozpalone ognisko, na którym piekła się ryba oraz chleb. Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście, poprosił Jezus. Szymon Piotr poszedł więc i wyciągnął sieć na brzeg. Jak się okazało, w sieci były 153 ogromne ryby, a mimo to sieć nie pękła. Podejdźcie i zjedzcie coś, zachęcił Jezus. Żaden z nich nie śmiał Go pytać, czy to rzeczywiście On. Byli bowiem pewni, że to jest Pan. Jezus tymczasem podchodził do każdego, częstując chlebem i rybą. W ten sposób, już po raz trzeci od czasu swojego zmartwychwstania, Jezus ukazał się uczniom.